Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 185. odcinku GNM+. I razem ze mną w studiu jest... Hubert Pomykała. Przed mikrofonem Mateusz Widut. Dlaczego nie ma Mateusza Zdanowicza z Eurogamer.pl? Dlatego, że ma... Pieseła. Mateusz Widut od tygodnia nam cały czas powtarza, że będzie miał psa i wreszcie go odebrał, zdaje się, wczoraj. Jest to malamut, ale jak to Mateusz Widut Zdanowicz mówi, jest to malamut. Wszyscy będą mówili tak, że to jest husky. Widzieliśmy już zdjęcie tego pieseła. I to jest husky. I to jest husky. Jest to bardzo ładny malamut, tudzież bardzo ładny husky. Jeszcze ładniejszy husky być może. Naprawdę fajny pieseł. No i Mateusz Zdanowicz w tym momencie po prostu śpi po 3 godziny dziennie. Lata z tym psem wszędzie, gdzie może. Stara się go nauczyć podstawowych czynności, ale tak to jest z małymi piesełami, z małymi kotełami, z małymi dzieckami również. Masz jakieś małe dziecki już, Mateusz? Nie, nie planuję. No ja jeszcze też nie mam, ale mam zobaczymy. Koty dwa. Jest fajnie. Ja miałem kiedyś mojego kotka i wiem, jak to jest z małym kotkiem, więc z małym malamutem musi być jeszcze gorzej. Tak więc przechodzimy już do standardowego pytania, czyli w co ostatnio grałeś, a w co grałeś, Hubercie, to wszyscy wiemy, bo to jest Dark Souls 3, o czym możecie posłuchać na YouTubie i na naszej audycji, która miała miejsce w ostatni wtorek, ale prócz tego, coś jeszcze Mateusz było... Mateusz Widut też grał w Dark Souls 3 przez też. Jakieś 2 sekundy, zabił mi NPC kluczowego, Firelink Shrine, także... Ale to już odsyłam zarówno na YouTube'a, jak i do naszych źródeł z aukcji, z audycji. Ale to już odsyłam na YouTube'a oraz do naszych źródeł z audycji, gdzie wypowiadałem się szeroko na temat nadchodzących Dark Soulsów trzecich. Oprócz tego, Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. No i stary, ta gra jest taka fajna. Jest. I Unravel. I Unravel, ale Unravel chciałem pograć, bo czekałem na ten tytuł bardzo długo. Pograłem w niego z godzinkę dosłownie, czyli przeszedłem jakąś 6, podejrzewam, fabułę. Aczkolwiek nie wróciłem do niego, bo no, nowy Garden Warfare jest po prostu no, świetne. Jest... No, ale skończ to Unravel, ono jest krótkie, tam więcej nic nie no, znajdziesz. No skończę, ale wiesz, za tydzień na audycji będę recenzował Garden Warfare, to od razu możecie się przygotować, że w której recenzja Garden Warfare 2 będzie. I to jest shooter sieciowy, tak, strzelanina sieciowa. I to jest w ogóle teraz, może to być temat na jeden z plusów, a na ten moment rzucę szybkie hasło, które jest prawdą. Battlefront to reskin pierwszego Garden Warfare, Star Wars Battlefront. To jest dokładnie to samo z dodanym trybem pierwszoosobowym i z logiem Star Wars, naprawdę. A. No cóż, Frostbite to... Ale właśnie, a propos Frostbite... Garden Warfare 2 to jest najładniejsza gra na Frostbite. Ja grałem jest piękny. W Need for Speed'a, co też jest najładniejszą grą na Frostbite. I ma jeden wielki problem. Wiem, dlaczego na przykład tych problemów nie ma Battlefront i Garden Warfare, bo z założenia są grami online, ale jednak Need for Speed nie powinien być grą always online, a niestety taką jest i w przypadku, kiedy nagle zrywa wam połączenie albo gra stwierdzi wam, nie będziesz grał, nie będziesz, bo nie będziesz, to nagle zostajecie wyrzuceni do głównego menu i wasze postępy nie zapisują się, więc... Fuck you, player. Ja tak bardzo czekałem na tego Need for Speed'a. Naprawdę uważałem, że to będzie pierwszy dobry Need for Speed. Ale po on latach. Jest dobry, fajny, tylko ta jedna kwestia. Need for Speed'y kiedyś były rewelacyjne. No, prawie albo, że bezbłędne. Albo my byliśmy młodsi i więcej się nimi nie jaraliśmy. Nie, stary, ja na przykład jeszcze tak średnio raz na rok mnie łapię na te pierwsze undergroundy, nie? I sobie pobieram albo oczywiście ze Steam, albo z innych tam źródeł, takie jak Uplay czy coś. Zresztą mam chyba pierwszego undergrounda do tej pory na płycie. Gram sobie w pierwszego undergrounda albo w drugiego, bo Most Wanted akurat uważam trochę... Była to bardzo dobra gra. Dla mnie jedynka underground to nie jest... Dla mnie Most Wanted była bardzo dobrą grą, ale nie mogę do tej pory. Jak nielegalne wyścigi można było zrobić w dzień i nie zrobić w ogóle nocy? Dla mnie to był szok. Nie, underground pierwszy dla mnie to było... To jest do tej pory najlepsza część serii. Po prostu rewelacyjna ścieżka dźwiękowa, bardzo miodny tytuł, dużo możliwości modyfikacji. W dwójce było już według mnie trochę przebajeżone. Już mi się gorzej w dwójkę grało. Natomiast jedynka była świetna i patrzyłem na tego nowego Need for Speed'a. Ta kamera z wychylaniem się na boki, wow, tuning, wow, modele samochodów tak piękne, że mogą być pokazywane w filmikach. Szok, w ogóle trampki spadają z butów, czy tam ze stóp, wszystko jedno. Super. Potem okazuje się, że fabuła jest zrobiona dla 4-letnich
dzieci polega na tym, że wszędzie pojawia się pewien napój energy drink zaczynający się na literę M, a kończący na literę R i wszędzie on tam jest i jest pewien murzyn, jest pewien typowy tak zwany American White Trash, że tak można się wyrazić, jakieś tam dziewczyny i oni wszyscy ci mówią: stary, ale super jeździsz, weno przybi pionę i widzimy się na dzielni. No nic, nikt poważny po prostu czegoś takiego nie zdzierży bez zrobienia chociażby facepalma tak zwanego, czyli przejechania ręką po twarzy. Ale tak czy inaczej jest bardzo fajnie i jakby sam tuning i możliwości, jakie daje. No. Ile praktycznie każdą część w samochodzie możecie tam zmienić i stuningować. To jest naprawdę fajne, bo swojego Civica Type R z maksymalną prędkością... Ja z Civiciem, masz jakiś problem? 230 km zrobiłem 290, więc da się dużo zrobić. Ja naprawdę czekam na Need for Speed Radom Edition. Ja jestem w ogóle z Radomia i to będzie taka gra. Nie musisz się samochody, w którym nie będzie samochodów, bo w Radomiu lotnisko, tam nie ma samolotów, nie latają. Także dobra, to będzie dobra. Pierwsze. No, przejdźmy już do pierwszego tematu, a pierwszym tematem będzie tajemnicza konferencja Microsoftu, na którą było embargo do dzisiaj do godziny 15, tak samo jak i na nasze relacje z Dark Souls 3. I co dowiedzieliśmy się z tej konferencji? Otóż Forza Motorsport 6 Apex będzie dostępna tej wiosny w sklepie Windows. I to jest... Forza na pecety! Tak, to jest taki... Drive Club PlayStation Plus Edition. Gran Turismo Prologue. Za darmo, naprawdę za darmo. I mamy jakieś 50 samochodów. 63 bodajże. No, przy normalnej Forcie 450, więc różnica jest. Ale też zobaczymy, czym będzie ta Forza Motorsport 6, bo jeśli to nie dostaniemy do dyspozycji samych maluchów i Volkswagenów, Golfów, tylko jakieś poważne samochody, to może być naprawdę coś miodnego. Chociaż z drugiej strony, jak patrzę na przypadek Drive Cluba, który jest w cudzysłowie udostępniony w PS Plusie za darmo, no to ja pograłem w Drive Cluba półtorej godziny i nie mogłem się ani do prowadzenia samochodu przyzwyczaić, ani do tego, że każdy fajny wyścig, który mi się podoba, jest zablokowany i muszę za niego zapłacić. To ten przypadek Forcy jest fajny chociażby dlatego, że jest bezpłatny. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Będzie DirectX 12, możemy zagrać w 4K, więc naprawdę jest na to... Tylko na Windowsie 10, powiedz. Plus... Ty to musisz powiedzieć, tak, że będzie chodziło tylko na Windowsie 10. Tylko. Macie Windows 7? Nie. Tylko Windows 10. 8 też nie. Ale jak macie 7 czy 8, to macie darmowy upgrade do 10, więc shut up. Wszystko jedno. Dzisiaj wychodzi też dodatek do Forza Motorsport 6 na Xbox One, Porsche Expansion Pack, który jest celebracją 60-letniej historii marki i wprowadza 12 nowych modeli Porsche oraz 8-godzinny tryb kariery do samej gry. Prócz tego Gears of War Ultimate Edition będzie na Windowsa 10, czyli w końcu... Chciałem właśnie o tym z tobą porozmawiać. Prócz będzie dwójka i trójka. Widziałeś wymagania sprzętowe? Nie widziałem, ale będzie można grać za pomocą klawiatury i myszki. Więc, no dobra, okej. Okay. Gearsy, te, które właśnie wyszły, czyli zremasterowana jedynka, która pojawiła się na Windowsie, mają wymagania takie jak Wiedźmin trzeci w przypadku detali ultra, tudzież w przypadku detali wysokich, więc jeśli pamiętacie, w którym roku trzeba było pokonać Brumaka, tudzież tam pierwszy raz walczyć w Gearsy, 2007, 2008? No, coś takiego. Możliwe. I tu nagle ząk, bo wychodzi gra, która ma lepsze tekstury, lepsze oświetlenie, wszystko, ale głośniej. Modele te same, które były, i nie może jej odpalić byle jaki komputer. No bywa. Prócz tego Killer Instinct sezon trzeci pojawi się już 29 marca na Xbox One i na PC-cie, czyli Windowsie 10. To już taka robi się po prostu... Tak, niedługo będzie tak, że... Windows to już nie jest tak, że to na komputery, tylko na Windowsa. Ty pamiętasz, trzeba zaznaczyć. Posłuchajcie w ogóle naszej audycji z dzisiaj, bo tam Paweł, rozmawialiśmy o tym, że Xbox One może zostać ulepszony dzięki specjalnej nakładce, żeby odtwarzać w lepszych rozdzielczościach gry. Ty wyobrażasz sobie, że to może tak być, że może Xbox One będziemy musieli położyć na naszym laptopie albo coś i skleić go taśmą i będzie to taka nakładka? Robert Hubert. Robert.
Minecraft ze wsparciem dla Oculus Rift. Nikogo, hashtag nikogo. Będzie na Windowsa 10. Hashtag dzieci nie stać na Oculusa, nikogo nie stać na Oculusa. Ori and the Blind Forest Definitive Edition pojawi się już 11 marca na Xbox One i na Windows 10. Prócz tego Quantum Break, premierowe wydanie cyfrowe gry na Xbox One, pojawi się w dniu premiery, już niedługo, bo za miesiąc. Czekasz na Quantum Break? 5 kwietnia. Czekasz na Quantum Break? Ja nawet nie wiedziałem, że tak blisko ta premiera, tak jakoś mało hype'u ostatnio. Mało hype'u, no i poza tym według mnie przestarzała gra. Naprawdę. Ja mam też dla ciebie informację, mój drogi Mateuszu. Odnośnie VR, rozmawiamy o VR. Nasz polski Superhot ma wyjść w wersji na VR. Recenzja też już za tydzień. Postaram się zagrać, żeby ktoś miał z tobą jak zrecenzować tę grę. Ho, 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 ho. I... Możemy wam powiedzieć też o tym, co... No. Że Dark Souls 3 dostanie wsteczną kompatybilność na Xboxie One do jedynki. Darmową. No, to jest ciekawe. Ponadto ranking wyników GameScore'a widoczny będzie teraz w sekcji osiągnięć oraz ranking w sekcji centrum gry. Avatar, nikogo normalnego. Odświeżona sekcja polecana, bla bla bla. 16-osobowy czat pomiędzy Xbox One, aplikacją Xbox i Windows 10. To jest ciekawe. Porównywanie awatarów ze znajomymi. What? Ale ma być też zmieniony interfejs reputacji. Tu już nie będzie miernika dla graczy o pozytywnej opinii. I chyba to wszystko. Przede wszystkim to wiele ciekawych informacji dla ludzi, którzy posiadają mocne pecety z Windowsem 10, bo to dla nich jest dużo ciekawych gier już w najbliższym czasie. Ja mogę powiedzieć jeszcze o tym, na co również wszyscy czekamy, a ci, którzy o jakimś cudem jeszcze o tym nie słyszeli, niech wiedzą, że również na to czekają. Batalion 1944. Ale o tym już za chwilę. Batalion 1944 to jest gra, na którą wy czekacie i nie wiecie, że czekacie, jeśli o niej nie słyszeliście, aczkolwiek jest o niej bardzo głośno ostatnimi czasy, więc myślę, że jednak słyszeliście o tym tytule. To jest shooter, który zostaje stworzony w oparciu o Unreal Engine 4 i to jest strzelanina internetowa online w realiach II wojny światowej. Tak, wreszcie jakaś strzelanina w klimatach wojennych. I oczywiście już ten pierwszy pułap Kickstartera został spełniony, bo to jest gra finansowana na Kickstarterze. Na początku to było 100 tysięcy funciaków, na ten moment jest niecałe 300 tysięcy funciaków, konkretnie 295,743. To jest liczba, która figuruje na koncie twórców. 40 godzin do końca. Aczkolwiek warto wpłacać pieniążki, bo jeśli pojawi się 300 tysięcy funciaków, to dostaniemy mapę, która ma być oparta wobec Normandii, wobec sytuacji, którą znamy wszyscy jako D-Day, czyli coś, co nam się będzie zawsze kojarzyło z Medal of Honor Allied Assault chociażby i z drugim Call of Duty. Drugim, z drugim zawsze. Call of Duty. Tutaj mamy oczywiście inne gole do spełnienia, jak na przykład 325 tysięcy to armia brytyjska wchodzi do gry i będzie możliwa do grania, 350 tysięcy nowe kosmetyczne elementy do odblokowania, czyli podejrzewam jakieś skórki broni i tak ale dalej. To, co mnie najbardziej tam interesuje, to ostatni gol, czyli 1 200 000 funtów, czyli kampania dla pojedynczego gracza. No i niestety to jest kwota, której raczej już nikt nie zbierze. Chyba, że nagle ktoś usłyszy Inwestor. Nasz po prostu podcast. Tak. Wydaje mi się, że w Polsce mamy osoby posługujące się milionem. Tak, wystarczy, pamiętajcie, Nie 200 tysięcy, nie, bo tam już jest 300, więc. No, 900 tysięcy wystarczy. Co to jest? Zamiast stawać. Nie możecie nam zrobić przyjemności. Zamiast stawać kolejny hotel w Zakopanem, tam gdzie już nie ma miejsca. McDonalda i wydać to 10 zł. Tak, właśnie. Zamiast. Pomyślcie, ile razy byście sobie odmówili McDonalda. Ja palę papierosy, mógłbym rzucić palenie i tyle by było na batalion, nie? No, od razu. Od razu byśmy z miejsca, kurde, zebrali te pieniądze. Ale ogólnie. Ten news to to, że pojawi się ta gra na PlayStation 4 i Xbox One, bo pierwotnie... No to było już wiadomo. Ale nie, pierwotnie było wiadomo jednak, że na PC-cie ta gra zadebiuje, więc dla mnie to jest ciekawe. Są nowe gole, zbiórka trwa do którego? 40 godzin pozostało na ten moment. A, 40 tylko godzin? No właśnie. No, jakby było 40 dni, to może byśmy jakoś tam te fajki rzucili. Mam nadzieję, że jeszcze przed 40 godziną zdążę wrzucić ten podcast na serwery, żeby każdy nas usłyszał.
No. Jeśli to się stanie później, to niestety... Ja bym chociaż chciał pograć z tymi Brytyjczykami. Kisiel po wodzie. Mateusz Fido 2016. Mateuszku, więcej o shooterach. Słyszałeś, że Battlefield 5? Tak, i o tym też już za chwilę. Kurczę. Czekaj, Hubercie, czekaj. No i wracamy. Battlefield 5, tak, wracamy. Pierwotnie pierwsze plotki mówiły o tym, że jednak Battlefield 5 to będzie gra... przyszłościowa. Przyszłościowa. Albo blisko przyszłościowa, blisko albo daleko przyszłościowa. Tak. A tu nagle na forum NeoGAF niezawodnym, który zawsze zdradza wynajduje takie ploteczki, które jednak się w większości sprawdzają, mówi o tym, że Battlefield 5 będzie usadowiony w pierwszej wojnie światowej. Czekałem na tytuł pierwszej wojny światowej. Gdzieś czytałem informację, że to nie jest dobry okres do pisania gier według twórców, ponieważ karabiny jeszcze były wtedy brzydkie, a czołgi to w ogóle były puszki, no i jeszcze wtedy się jeździło konno, a samoloty dopiero zaczynały latać. I o to właśnie chodzi. A chociażby Iperyt, gaz musztardowy, wymyślony został właśnie na potrzeby pierwszej wojny światowej. Jeśli ktoś tylko to dobrze wykorzysta, to no, kiedyś narzekałem, że shooterów w II wojnie światowej było za dużo. Teraz nie mamy żadnych shooterów historycznych. Co prawda był gdzieś po drodze pierwszy Black Ops, który się luźno opierał o tym, co się dzieje w Wietnamie. O tym, co się działo w Wietnamie, ale no tych przyszłościowych shooterów mam absolutny przesyt. W ogóle mnie one nie interesują. Również te teraźniejsze już mnie na ten moment nie interesują, bo do tej pory pierwszego Modern Warfare nic nie pobiło. Sorry. I nagle wracamy z grami, które będą historyczne. Zakładam, że w przyszłym roku Call of Duty również pojawi się historyczne, bo w tym roku ma pojawić się prawdopodobnie Call of Duty Ghosts 2. Widziałeś już informacje na ten temat? To ciekawe to jest, bo to jest najsłabsza część serii. No taka, no... Nie chcę, już mam dość. Infinity Serio, Ward ma dość robić tą dwójkę, ale no ja kupiłem... Ileż można, od którego roku mamy te współczesne? Od bardzo długiego 10 czasu. Lat? No, tak. 10 lat? Tak, myślę, że tak. Ostatni, z czego to pamiętam, był Medal of Honor Airborne, no, 2007 chyba. Aż sprawdzę, naprawdę. Albo Brothers in Arms. Hell's Aha. Highway. Ale nie, wydaje mi się, że Airborne był ostatni, tak. No i ciekawe jest to w przypadku Ghostsów. Ja kupiłem tę grę w momencie premiery, bo po prostu nie miałem od... 2007. No właśnie. 9 lat. Nie miałem żadnego Call of Duty od kilku lat. Wcześniejszą częścią, którą kupiłem, było Modern Warfare 2 i po prostu już w sieci może nie brakło ludzi, tak, ale te mapy były przeze mnie ograne, znudziło mi się, mówię, kupię Ghostsy. Po czym ani fabuła, czyli single player, ani multi mnie absolutnie nie powala i sobie tak myślę, pograłem w to multi z 15 godzin w porównaniu do jakichś 700 godzin, które spędziłem łącznie w Modern Warfare 2, to taki trochę lipny wynik. I teraz pompowanie kasy znowu w Ghosts 2, no to według mnie to nawet nie jest śmieszne. Wybaczcie Activision, ale nie wiem, co się z wami dzieje. Ocknijcie się wreszcie. Nie chcemy tego. Na pewno się ocknęli, bo trzy jednak studia robią Call of Duty. Oni są po prostu o rok spóźnieni. Już to ta gra, której już nikt nie chce grać, to ona już jest z produkcji. Trudno im będzie, bo jednak jakby to, co chcą gracze, to jednak ciągle oczekują tego samego, ale trochę, tylko troszeczkę zmienionego, więc jakby zaprezentowanie graczom, wow, powracamy w jakieś inne terytoria, to będzie zaskakujące dla wszystkich. Mhm. Ale właśnie, Battlefield 5. Naprawdę mam nadzieję, że to tak zostanie stworzone. Oczywiście tutaj na tej stronie szwajcarskiej było to opisane jako multiplayer tactical shooter in First World War. Tak, ale coś mam tam nadzieję, że tam single player by się pojawił, bo przede wszystkim to jest jasne dla mnie. Tak, dobry single. Najważniejsze. Ja jeszcze bardzo czekam da się na to zrobić. Da się to zrobić naprawdę niesamowicie i to da się dać takie historie, które naprawdę złapią za serce. Dlatego pierwsze dwa Call of Duty są po prostu do tej pory według mnie arcydziełami strzelanin, ponieważ to są konkretne historie. Nawet mógłbym zagrać w Call of Duty 2 takie samo. Naprawdę, może zremasterowane. Remaster. Podciągnięte, bardzo ładnie podciągnięte. Nie podciągnięte, zrobione od nowa, ale nawet może być to samo. Nie muszą naprawdę się trudzić. Mogą nawet być to samo. Trójkę, nawet World at War bym zagrał, piątkę. No mech, ale no. W trójkę nie grałem osobiście, więc...
Ja też nie, ale bym zagrał. Ale byśmy zagrali. Na tym polega patent. Trzeba sobie kupić chyba... Wyszła na PlayStation 3, wyszła. Na trójkę, na Xboxa, czy za 60 na pewno. Może jest w sklepie PlayStation Store, to akurat na pewno drogie nie jest, przynajmniej w tym momencie. No, na pewno. Tak więc czekamy na wasze komentarze. Co sądzicie o tym? Czy chcielibyście, żeby shootery powróciły do pierwszej lub drugiej nawet wojny światowej? Może pytanie brzmi, jak szybko chcielibyście, żeby shootery powróciły? Jest na PS3 Call of Duty 3. No to co, kupujemy? Kupimy sobie może jedną kopię. Co kupimy, ty na to? Możemy. Dobra. Będziemy sobie grać. Ale wracając, komentujcie, subskrybujcie. To był 185 odcinek GNM Plus, tak? To był 185 odcinek GNM Plus. Ale oprócz tego, że subskrybujecie i oprócz tego, że komentujecie nas na YouTubie, jesteśmy również na Facebooku. Mamy tam dwie strony. Mamy stronę po prostu o nazwie Gramy na Maxa. Na której, tak, jesteśmy tam. I mamy grupę otwartą, która nazywa się Gramy na Maxa Hyde Park. Przyjmiemy was do niej z miejsca. Jesteśmy tam my wszyscy z Gramy na Maxa. Wypowiadamy się, rozmawiamy, wrzucamy jakieś śmieszne memy. I oczywiście jesteśmy również na audycji. Zapraszamy was do Hyde Park. Zapraszamy was na Facebooka. Oglądajcie nas dalej na YouTubie, subskrybujcie, komentujcie. No i my przekazujemy chyba buziaki, nie? Dokładnie. Wysyłamy buziaki. To był Hubert Pomykała i Mateusz Widut. Do następnego.